Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. 14 maja, piątek, początek tego dnia, początek stawakowy, który jest yy, początkiem stawakowym. Zgubiłem się myśl, nie mam pojęcia co powiedzieć. Chciałem po prostu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że się widzimy i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, jako że piątek to oczywiście czytamy sobie, czytamy, 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 czytamy sobie cytat z Biblii, moi drodzy. Będzie to zdanie bardzo znane, bardzo słynne, które jestem o tym przekonany, już wam kiedyś mówiłem w piątkowych stawakach i nie ma to żadnego znaczenia. Koniec ze słowem Bożym jest tak, yy, taka może ciekawostka, znaczy ta ciekawostka, ale taka prawda o sobie Bożym, że moglibyśmy wziąć jedno zdanie, chociażby właśnie to, które będzie dzisiaj. I mógłbym wam je, kochani, czytać co tydzień. Co tydzień, w ogóle, przez wszystkie wstawakowe tygodnie, yy, Miesiące, lata, sezony, i tak dalej. Dlatego, że oni wystarczy jedno zdanie, bo w tym zdaniu jest wszystko. Żydzi mają takie przekonanie, że nawet jak się weźmiemy jedną tylko literę z Biblii, że I, co nie? Spójnik I, to w tym spójniku I, jeżeli to jest z Biblii I, to tam jest ukryte wszystko, co Pan Bóg chce dać człowiekowi. Posłuchajcie tego zdania. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Mateusz 11 szósty werset. Kochani, mówiłem wam w tym tygodniu o nadziei. Jeżeli pamiętacie, mówiłem wam chyba w środę, tak? O Tedzie Lasso, w sensie o tym, o tym serialu, gdzie on wzbudzał nadzieję. To jest trochę pociągnięcie tego, tylko ukierunkowanie tego jeszcze w bardzo konkretnym kierunku. Kochani, ta nadzieja ma być oczywiście w Bogu. Moi drodzy, nadzieję mamy pokładać w Bogu, w tym, co On mówi, uwaga, nie w tym, co sobie wyobrażamy, że Pan Bóg mówi, kochani, bo zobaczcie, jaka jest różnica. To jest, myślę, ważne rozróżnienie. My, na przykład, czasem, jak chcemy osiągnąć jakąś rzecz, która się wydaje bardzo trudna, niemożliwa, nie? Coś tam chcemy, no nie? To mówimy sobie, no ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ja wierzę, że Pan Bóg może to zrobić, tylko uwaga, pytanie jest, czy Pan Bóg gdziekolwiek obiecał, czy gdziekolwiek powiedział, że to zrobi? Kochani, bo my możemy przypisywać Panu Bogu jakby, że On... Chce zrobić w naszym życiu coś, co dla nas jest niemożliwe, a dla Niego jest możliwe, tylko że Pan Bóg wcale tego nie chce robić. Więc kiedy mowa jest w tym zdaniu błogosławiony, jest ten, kto we mnie nie zwątpi, to chodzi o to, czy, że powiem, bierzemy słowa Pana Jezusa, bierzemy Jego obietnice, bierzemy Jego, y, jakby, zachęty marzenia, plany względem nas, które Pan Bóg ma, a które są wyrażane w Biblii, w naszej modlitwie, mogą się pojawiać, jeżeli są oczywiście pochodzące od Pana Boga. To w takie rzeczy mamy wierzyć. Nie w to, że sobie wymyślimy, OK, bo ja chcę być najbogatszy na świecie i nie wierzę, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych i że Pan Bóg może to zrobić. Znaczy, uwaga, że dla niego to jest niemożliwe? Jest to możliwe, ale czy Pan Bóg tego chce? No niekoniecznie, bo po co Ci to i na, na co Ci to? Nie, kochani, bierzmy Jego słowa. Jeżeli Pan Bóg coś obiecał, jeżeli Pan Bóg mówi, że będzie przy nas, jeżeli Pan Bóg mówi, że będzie nas strzegł, że, że nas prowadzi, kiedy mówi, że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to On wie w czym rzecz. Takim słowom, tak, wierzmy, takim jego pragnieniom, takim jego zapewnieniom mamy jakby ufać i mamy nie wątpić w nie. Natomiast nie próbujmy sobie sami wymyślać, no właśnie, czego Pan Bóg ewentualnie mógłby chcieć, albo co mógłby zrobić z nas, bo my tego chcemy. Zobaczcie, że my po prostu bardzo często w na naszej modlitwie projektujemy na Pana Boga, nie? To, czego tak naprawdę sami chcemy, a nie to, co Pan Bóg chciałby zrobić. Pomyślcie dzisiaj o tym i jego słowa potraktujcie bardzo poważnie. Tylko uczcie się rozróżniać. Moi drodzy, moi kochani, moi mili, to by było na tyle w odcinku piątkowym. Został jeszcze jeden, jutrzejszy sobotni, więc zapraszam na jeszcze jedno spotkanie jutro o poranku bądź tam kiedykolwiek indziej, kiedy będziecie chcieli to obejrzeć. Tymczasem ja was na piątek ściskam, pozdrawiam, błogosławie i do zobaczenia jutro. Z Bogiem. Pa, pa.